Hej, dziewczyny, to są Kosmax. Przez chwilę wypuściłem kury, pomyślałem, że mogę to nagrać, ale już za późno, wszystko poszło. Ale jeszcze wypuścimy gołębie i tu perliczki. O, bo tu już przynoszę perliczki tutaj, bo już są spore. O, wyjdą sobie same, czy nie wyjdą? No, dawaj to tak, do góry. Oj, powoli, powoli, z tej strony, z tej. No. I do góry. Nie, to tu. O, dobra. Reakcja młodych perliczek. Na pierwszy raz u kur tutaj. No i widzę, że takie są spokojne, jak na razie. Fuj, jak to się zakurzyło. Kurę, fuj, się zakurzyło. Dobra. Tam gołębi się dużo na dachu widzę, ale mało ich jakoś. Raz, dwa, trzy, cztery. 15? Już tak mało. Dobra. O, przyszły gęsi. To tam indyk pobiegł. Indyki czasem ładnie chodzą z wszystkimi. O, silka. O, się nawet łapcio mu obrastają. Powoli. Więc fajnie. Ładnie pieje. Kostki przyszły. Tu już perliczki chcą na dwór wyjść. Tu jajka od razu zabiorę, bo kilka widzę, że już jest. Tu dwa. Położę tutaj. Tutaj dwa, tam nie ma nic. O, tu nawet jakaś kura siedzi jeszcze. O, tu mam jeszcze jedną. A ja ona jak siedzi. O, ja trzy już. Tu, co kochina? Czyś dziobały na tyłku. Tu nie ma, tam siedzi ta perliczka. I dlatego tak się też zaglądam. O, już mało woltu i wychodzić nie mogło. Tu kaczuchy francuskie. Uuu, kaczor jakiś dziobany. Albo się wypierza. Może i się wypierza, bo do szkoły chodzę nawet i zwracam uwagi na nie. Tu zobaczę jeszcze do gołębi. O, jakieś śmieci mi tu rzucają. I tu gołębie chodzą. Tu wypuścić gołębi na razie nie będę, bo będę dzisiaj sprzedawał je. Nie, nie ma wychodzenia. O, Wołżeński już leci, pocztowy. Wszystkie lecą już na dwór. Nie, na razie nie. Pawiki są i tak są zabrane, te kilka sztuk, kilkanaście. Chyba ze 12 sztuk jest zabranych. Tutaj kaczem przyleciał. A, i tu pozakładałem skrzyneczki, nie pamiętam, czy mówiłem. Dobra, to niech siedzą na razie tutaj. O, tym pociągną ładnie łapcie, zaczynają rosnąć. Jak widzieć u tych dwóch. Tu jest młody na karmniku. Patrzy się teraz tutaj. Łapcie słabe ma, ale niestety jakiś taki wyszedł. Co tu jeszcze? No chyba dzisiaj taki krótki odcinek, aby pójdę zaraz nagram drugi w stodole tam u ozdobnych kur. Bo nie chcę, bo tak jak będę robił teraz filmy takie podzielone. Tu na przykład u wszystkich i u ozdobnych tylko. Tu jest młoda nioska na przykład. Pod tym podsiadką idzie. Tutaj jest kolorowa, stare. Perliczki wyszły? Nie, nie wyszły jeszcze. Tu pójdziemy jeszcze do perliczek. Tutaj chodzą stare perliczki. Lawendowy kogucik. Thank you.
O, tutaj teraz się biorą i kąpią. Takim to dobrze. Schowam trochę, o. Takim to dobrze, przyszły i się zaczynają kąpać. Już się powoli wybarwiają, kolejny raz. Bo już zaczynają, widzę, że na piórkach mają takie jak kropki, tak jak widać, tak jak u starych już są. Czyli już zaczynają dostawać barwy dorosłej. Tam gołębie chodzą. I dobra, to chyba będzie na tyle w tym filmie. 6 minut filmu będzie, więc... O, tu indyczek. Indyk młody, tam indyk młody, tu jest stary, młody. Gdzieś jeszcze jeden młody powinien być, ale go nie widzę. No i dobra, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć.